piraci, witajcie w 49. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Okej, zobaczymy, co możemy zrobić dla naszej kawuni. Nie ma nic, żadnych ulepszeń. Musiałbym teraz mieć 750 drewna i 400 metalu. A skąd ja miałbym tyle wytrzasnąć? Ludzie, kochani, spokojnie się tak nie palcie. Jakiś ładunek na sprzedaż, nic. Możeśmy nie polowali w ogóle na statki. Może aż do teraz. Kontrabanda. Ło, ogromnie się robi. Witaj, kaprze. Czas stawić czoło tym hiszpańskim przewodnikom. Grupa statków, w których kapitanowie twierdzą, że działają na rozkaz hiszpańskiej korony. W rzeczywistości przemyca towary o nadzwyczajnie zgubnej naturze. Czy możesz mi w położeniu temu kresu? No tak. Jasne. No to ruszamy już. Okej. Hiszpańskie fregaty. A to mamy je tutaj aż na zawołanie. Tam mamy jedną fregatę. Szkuner. Bryk. Dobra. Tu ruszamy. Prosto na nich. Najwyżej zaryzykujemy. Trudno. Dobra. W końcu może coś zapolujemy. Dostaniemy trochę. O! Trochę, dużo metalu. W sumie. Niż trochę. Więcej niż trochę. Jak dostała. O kurde, ten bryg jest mocny. Dobra. Jak dostaje. Poszło. Ej, bo mi się tu rozbije żobry. Dobra. Chcę przejąć. Czemu nie mogę? Kurde, wynocha jest. Możemy przejmować. A więc wiecie, co robić, kamraci. Jeb. Na górę. I do roboty. O, jak mi przykro. O ty! Śmiesz stawiać czoło? Dobra. Dostaniesz z mieczem porządnie i nie przeżyjesz tego. Bo i tak ładnie atakować mnie? O, dobrze. Poszło ładnie. Mamy już jeden bryk. Tak. Co my tu mamy? Co my tu mamy? 130 metalu, całkiem nieźle. Napraw kawkę. Mogłem ją równie dobrze wynająć, ale wiecie. Teraz to powinienem same liniowce przyjmować w zasadzie. Dobra. Idzie. O, coś odblokowałem, jakiś kontra animusa. I jak dostaje. O, poszło. Teraz mamy fregatę do wykończenia. Dobra, trzeba to ogarnąć. Ło! Też odpowiedziała tymi ciężkimi kulami. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. No szkurde miał farto. I teraz beczuszki. Jest, poszło. Dobra. Trochę nam się oberwało. Tam mamy co?
Bryk. Dużo metalu. A ta fregata ma dużo drewna i metalu również. A jakoś zaatakuje tego bryga? No niezbyt. Dobra, bierzmy się za fregatę najpierw. I tak mamy statek oznaczony. A podpłyń szybciej. Dobra, atak. Okej, ruszamy. Nie ma sprawy. Zastrzelimy tego oto. Yeah. Dobra, dostał. Headshotem strzel. Yeah. Trochę parkour nie zaszkodzi. No kurde, ale ten prawie spadł. Spychaj mi stamtąd. Przeładuj sobie broń. To też ważne. Dobra. Musiałem to zrobić. Trochę padło mi osób. Ale to nie szkodzi. Dobra. Dacie sobie radę, spokojnie. Łoty. Dobrze, pięknie wykończeni. Mamy już fregatę. Jeszcze jeden bryk. Ten bryk już mamy oznaczony, więc w sumie mamy pełne zwycięstwo. Tak, napraw kawkę, no bo mamy trochę uszkodzoną. No i teraz coś może zyskamy przez tą misję. Coś chyba raczej zyskamy. Ty patrz. Bryk nam się oddalił, ale się zbliża jednocześnie. To trochę dziwne, nie? Najpierw się oddalił. Nie, najpierw się zbliżał. Po odbiciu nagle się oddalił i się znowu zbliża. Dziwne, nie? Dobra, szybciej. Tam dopłynąć mi to proszę. Trzeba się brygiem zająć. O, dostał ładnie. Wow. Aż tak. Dobra. I teraz mu oddajemy tymi łańcuchami. I taran. Pięknie. Dobrze. To był dobrze zaplanowany atak. Wow, udało się. Ale teraz to trzeba i tak przejąć. Więc na jedno i to samo wychodzi. Wow, spokojnie. Ło, wybuchło. Cześć, tego kapitana. O, dobrze. Jak zostali zdjęci. Wow, jak się dziwnie trzęsłem. Taki shake się zrobił. Co to było? Lul. Dobra, mamy was. I co teraz? Hiszpanki. Pokozaczycie jeszcze? Naprawiamy kawkę, chociaż mogłem ją też dać równie dobrze do floty Kenway'a. Ale szkoda by było takiego statku dawać. A to co? Pokaż mi się. O, kolejny bryk. Nieźle, nieźle. Kurde, takie wam szkody wyrządzimy, że się nie pozbieracie. Pięknie. Co jeszcze? Ktoś nas atakuje? A ty ten brynk jeszcze przeżył. O ty.
Dobra, koniec. Dobra. Zdobędziemy znowu metalu. A to już jest coś w sumie. Zdobyć metal. Dobra. Wycelujmy sobie dobrze w tych hiszpanów. Żebyśmy potem nie żałowali, że ich nie zabijamy tak jak powinniśmy. Teraz tu porządnie trafić i pięknie. Hiszpanie wybici. Nie chciało mi się tam, szczerze mówiąc, iść, dlatego wolałem ich z tego działka wybić. Opłacało się bardziej. I co? I co? Smarkaczycie? I jeszcze? Napraw kawkę. Nie. Będziemy zmniejszać za 200 tych reali. Nie będę za statki jakieś marne. Dobra, tu widzę jakąś skrzyneczkę, którą bym sobie wziął. Czemu się tak świeci to na czerwono? Jakie to dziwne. Weźmiemy sobie tą skrzyniencję. Ale kurde, to jest normalnie hardko, żeśmy w ogóle dali radę zabić, znaczy zdjąć, zniszczyć taki fort. Dla mnie to jest po prostu nie lada wyczyn. Yep. A jeszcze na taki poziom gry. Dobra. Bierzemy kuferek. Pewnie w niej będą jakieś, no, takie sobie skarby. Nie sądzę, żeby to były jakieś skarby najwyższej jakości. Ale lepszych być już nie mogło. Dobra, kawuczka. Kawuczka, kurde, co ja powiedziałem w ogóle teraz. Jesteśmy w Kontoyor, a powinniśmy być już chyba nawet gdzieś na hardkorze. Tu jest kawka, dobra. Tu mamy ten Fort Chinchorro. Chinchorro. No ja w ogóle dobrze nazwałem tytuł? Muszę zobaczyć w sumie, ale to potem. Dobra, tepniemy się jeszcze do tego fortu. Tu mamy konwój morski. Ale tepniemy się jeszcze do tego fortu, bo może coś być w stylu jakiejś misji pobocznej, kaperskiej. No i dobra. Wbijamy, wbijamy. Wow. Ale zebraliśmy sobie sporo kasy. O, teraz to możemy robić ulepszeń. Ohoho. Moździerz, siła folgierzy. Ja bym wziął to pierwsze, czyli działa burtowe. Teraz byśmy mieli 19 dział burtowych. No i dobra, opłacało się w sumie. Tylko teraz mamy znowu za mało metalu. Dlatego jest problem. Ale ammo sobie jeszcze uzupełnimy, żeby nie było. I tak kasy już mamy naprawdę sporo. Teraz możemy sprzedać ładunek. A cóż, ładunek. Ładunku nie dużo się sprzeda, ale zawsze coś. Upgrade kawki. Teraz 19 działek burtowych. No i ładnie. Seguro que será provechoso para los dos. Jeszcze jedna misja kaperska. Jaskinia przemytników. Wow. Witaj, kaprze. Oto czarny dzień dla wolności. Jeden z moich składów zlokalizowany. Taka prawda. W byłej kryjówce przemytników, który został zablokowany przez hiszpańską flotę. Żywię gorącą nadzieję, że uratujesz moje towary przed tymi imperialistycznymi ciemiężcami. O, szykuje się misja. Odszukaj hiszpańskie statki. Dobra, mamy aż 2,5 kafla. 2,5 kafla, prawie 2 kafla. Tam mamy znowu fregaty. Kurde, no bym jeszcze raz poszedł je podbić. A nie wiem, czy to będzie miało sens. Ale jest metal za to. Dobra, najpierw misja, potem będziemy się, wiecie, ociągać z tym. Dobra.
No to powiem wam, że pierwsza misja tutaj no, była całkiem niezła, wybić i dwie brygi i jedną fregatę, no całkiem taka przyjemna misja, nie dość trudno, ale miała czasem taki swój moment, że no, miało być już to kres trudności, ale jednak dla naszej kawki, która już jest naprawdę dobrze wyposażona, nie powinna mieć żadnych problemów przy tym, aby nas jakoś zniszczyć. Ło, tutaj jest dużo statków ogólnie. Ale my płyniemy tam, gdzie trzeba płynąć, więc wiecie, to nie jest jakby nasz cel, taki podstawowy. Bo tam możemy płynąć, kiedy chcemy. Okej, okay, dobra. A gdzie myż to w ogóle jesteśmy? Od tego zacznijmy. A, tu mamy Korozal. Miło, miło. Okej. Okay. Zaraz dotrzemy tam, gdzie trzeba. Zaczniemy robić to, co do nas powinno należeć. Okej. Okay. Dobra, tu mamy to żółte pole, którym... Mamy teraz zatopić hiszpańską blokadę. Ło w pyte, co my tu mamy? Co my tu mamy? Liniowiec! Pięknie. O, szykuje się ostra jatka. Dobra. Dobra, tutaj chociaż poszło. Wow, spokojnie. Jest. Wow, atakuje nas. Dobra, teraz trochę z moździerza. Jest, wszystkiego co mamy. O! Trochę wiecie, musimy uników robić. To trzeba przede wszystkim zatopić, bo to największe szkody wyrządza. Jest! Liniowiec poszedł. Jest! Z beczem. Okej, dobra. Teraz trzeba ten liniowiec sobie zagarnąć. I go weźmiemy na pewno do floty Kenway'a. Dobra, jest, pięknie. Ruszamy, pewnie. Oh, yeah. Co my tu mamy takiego do zrobienia? Tam jest nasz kapitan. Zdjęcia. Okej, tylko nie ruszaj się, kurde. O, jest headshot. To trzeba zniszczyć. A, zrobi się. Jeb, poszło. Jeb, pięknie. I teraz mamy tylko zabić wrogą załogę. Jaki wybuch poszedł. Kurde, zostaw mi fraga, no. Ja ci nie zabieram fragi, jak gramy w kibie, no. A! Poszło. Mój, a dzięki, dzięki. Dajcie mi jeszcze coś wykończyć. Daj mi przeładować broń. A masz po głowie! Dobra, ostatni. A jeb! Szota. A, pewnie. Co mi się tym ciem tam przejmować? I cały liniowiec idzie na dno. A my go bierzemy przecież. Do floty Kenway'a. Flota Kenway'a. Już. Ło. Co? Tylko można to naprawić? Jakie gówno. Myślałem, że sobie mogę to wziąć.
Ano widzicie, się pomyliłem jednak. Dobra, ale trzeba dalej zniszczyć blokadę hiszpańską, bo nam nie da spokoju. To. Okej, dobra, czyli to już poszło. Jeszcze trzeba się tym zająć. To nie ma sprawy. Jeb. Pięknie. Cała blokada hiszpańska już jest przełamana. I to na lajcie. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie coś trudniejszego. Ale te misje już nie sprawiają nam jakiejś większej trudności, dlatego spokojnie możemy tutaj przejąć. Dobra, teraz oficerów trzeba zwinąć z góry, bez problemu. Dobra. O Boże, co ty robisz, Edward? Porąbało cię już. Oh yeah. A dobra, jakoś trochę zbudowałem, ale dało radę i tak. Najważniejsze. Dobra, atakujemy. Tak, jest szturm, jest zabawa. Czekaj, dajcie mi w tą beczkę strzelić. Ja bym radził uciekać. Kurde, nie wiem co to było, ale masz go tutaj, wiesz, zabić od razu. Nie wpieprzaj mi się w walkę. No patrz co jeszcze on ci zrobił. Lol. Twojemu sojusznikowi dokopać? Niebywałe. Dobra. Pięknie żeśmy ich ubili. No i dobra, dawać nam wszystko co tu macie. Czyli co? Drewno, płótno, świetnie, wszystko dla mnie. Okej, dziękuję. I jeszcze jeden statek do przejęcia. Wow, wow, spokojnie, spokojnie. Jest. Nasza jaskinia przemytników będzie czysta. A może ją staranujemy? Pewnie. Co tam? Okej. No i co teraz? Moglibyśmy jeszcze zrobić coś tutaj ciekawego. A może tutaj wpłyniemy do Korozala. Niedaleko mamy to tylko pół kilometra zaledwie i jesteśmy na miejscu. W końcu ta tutaj była blokada, to wiecie. Teraz możemy sobie tutaj swobodnie przejść. Ło, jak zlagowało. Dobra, tawernę mamy również. Kurde, co to za spadki FPS-u, takie paskudne. Okej, jesteśmy na miejscu. Okej. Mamy naszego Korozala. Taka trochę mieścinka, można powiedzieć. Tu mamy sobie piratów.
Jest punkt widokowy do odświeżenia. Tu fragment danych Animusa. Sklep piratów. No, wszystko jest na swoim miejscu. Może coś kupimy jeszcze dla naszej kapki. Jak mamy odpowiednio dużo składników, oczywiście. O, jest jakieś lepsze, nie? Siła Folgierzy. Siła Folgierzy, mówicie. Ja bym poświęcił to na kadłub. 750 sztuk drewna i 400 sztuk metalu. Więc tą siłę Folgierzy to ja sobie na chwilę zostawię, bo ona mi nie będzie potrzebna. I sorki, że słychać strzał petardów, ale no ktoś sobie po prostu strzela, no, petardami. Ja tam, mnie to nie przeszkadza w sumie. Więc wiecie, jest dobrze. Tak ma być. O, teraz sobie wydamy dwie stówki. Przekupimy gościa. Teraz coś tu jeszcze porobimy. Ale ładnie go dobiliśmy. Dobra. Co my tu mamy? Jakiś manuskrypt. Spoko. Teraz sobie tutaj jeszcze wbijemy. Nie wiem, co to mi się trafiło. Ale zaraz się to okaże, odświeżając właśnie ten punkt widokowy. I myślę, że zaraz zakończymy odcinek, żebym nie musiał przedłużać. Pięknie, pięknie. Cudna wysepka. I co my tu mamy? Skrzynie, mapa skarbów. Jakaś butla z listem. I skrzynie. No dobra, w sumie może być. Mnie to tam nie przeszkadza w zupełności. Dlatego mogę sobie zbierać, co chcę. W sumie. Okej. W sumie nie chcę mi się na mapkę co chwilę wchodzić, zaznaczyć. Wolę sobie pobiegać tak po wyspie, bo to jest mała wysepka. Nie jest to jakieś kurde 5 km. Jak to na przykład, nie wiem, Havana. Ale szczerze, brakuje mi takich dużych miast. Takich jak na przykład, nie wiem, to było Florencja, czy to był Rzym. Takich właśnie miast mi znowu brakuje. Nie wiedzieć czemu, ale no, taka jest prawda, no, brakuje tego. Brakuje tego, co było w poprzednich częściach, ale jest, mamy Morze Karaibskie, które naprawdę funduje nam dużo godzin zabawy. Więc tego nie możemy żałować i narzekać na to przede wszystkim. O, tu mamy kuliki. Można na nie tu polować. A co coś bie... Te króliki coś tutaj biegają słabiej. W trójeczce sobie biegały naprawdę na hardcora. Nie wiem, te króliki, nie wiem, nie lubią ciepła? Czy co? Ja nie znam przyczyny. No, tutaj są szczekające psiaki. O, jeszcze sobie tawerny za chwilę przejmiemy. Dawać mi tu złoto. Dobra. Wsuwać się. Dobra, przejmujemy tawernę. A to za jeszcze za chwilę, bo jeszcze tutaj mamy właśnie... czemu się tam nie wspiąłeś? Jaki shit. Ja chcę, żebyś się tam wspiął. Aha, on się nie wespnie, a to dziwne. Koleś! Ja przed chwilą prałem ciuchy, znowu mi je rozlałeś. Dostajesz, manko. O ty, uważaj, z kim ty kurde tutaj zadzierasz. Złoczyńco. Zajazd w Korozal dostępny, super. Niezmiernie się cieszę.
A możemy go nawet przeszukać. A tych możemy? Nie. A tego jeszcze. On to pewnie ma dużo ammo. O, tylko nic nie mówił. Siedział cicho. A ten? A, mieli po 3 naboje. To nawet całkiem nieźle. Kurde, chce się tam wspiąć. O. Było to takie trudne? Dla niego pewnie tak. I tu liścik miłosny. Zbieraj go, Edward. Zbieraj. No ładny, co w tym liściku, który sobie leżał w Korozal. Aha, dobra. Jasne. Coś jeszcze? A tak, jeszcze pewnie zlecenia trzeba będzie zrobić. Aż 2. Ale dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 49. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I zaraz dostaniemy jeszcze informacje dotyczące, nie wiem, konwoju albo jakiejś mapy skarbów. Zaraz się okaże to. O, mapa skarbów i to jeszcze akurat w takim miejscu, gdzie są łowy na templariuszy. Ale dobra, trzymajcie się, na razie, jo, arrr!